Uważaj, bo oszuści internetowi będą teraz wykorzystywać sztuczną inteligencję do tego, żeby wyłudzać od nas pieniądze. Zobacz dwa proste przykłady. Mamy coś takiego jak generator mowy. Możemy na podstawie próbki czyjegoś głosu wygenerować dowolną wiadomość głosową wypowiadaną przez ten głos. No i wyobraź sobie teraz taką sytuację, że ktoś ma próbkę twojego głosu, na przykład z rozmowy telefonicznej, generuje taką wiadomość głosową, że ty pilnie prosisz o pieniądze, włamuje ci się na Facebooka i rozsyła taką wiadomość twoim znajomym. No i jest duża szansa, że ktoś da się na to nabrać. Co zrobić w takiej sytuacji? No przede wszystkim zadzwoń do tej osoby, najlepiej zadzwoń do niej z kamerką i zapytaj, o co chodzi, wyjaśnij temat. Przykład drugi to jest wykorzystanie generatora realistycznej postaci, takiego awatara sztucznej inteligencji. Polega to na tym, że możemy wrzucić do programu sztucznej inteligencji próbkę czyjegoś nagrania i na tej podstawie wygenerować sobie filmik, w którym ta osoba coś mówi, to co my sobie tam napiszemy. No i wyobraź sobie sytuację, że taki oszust bierze sobie nagranie jakiejś znanej osoby, wrzuca taką próbkę do sztucznej inteligencji i generuje nagranie, w którym ta osoba nakłania do jakiejś zrzutki lub czegokolwiek. Następnie rozpuszcza to po internecie. Jeżeli napotkasz taką sytuację, no to koniecznie zachowaj ostrożność, zachowaj czujność, jeżeli coś wydaje ci się dziwne. Możesz zgłaszać takie sytuacje za pomocą odpowiednich przycisków w mediach społecznościowych. Oczywiście powinieneś nawet ostrzegać znajomych przed takimi sytuacjami. Polecam też obserwować takie profile, na przykład jak mój, gdzie mówi się na temat bezpieczeństwa w internecie, oraz udostępniać takie filmy swoim znajomym, ponieważ dzięki temu rośnie świadomość użytkowników internetu. Im bardziej jesteśmy świadomi tego, co może nam zagrażać, tym jest większa szansa, że po prostu nie damy się oszukać, jeżeli już taka sytuacja nas spotka. Jeżeli jeszcze oglądasz ten film, to z pewnością spodoba ci się także moje nagranie 10 zasad bezpieczeństwa w internecie, które podlinkuję ci gdzieś tutaj w komentarzu. No i to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję ci serdecznie za twój czas. Mam nadzieję, że ten film był dla ciebie interesujący. Jeżeli tak, to zostaw jakieś serduszko albo lajka. Udostępnij go innym, żeby inni też wiedzieli, co się dzieje. No i jeżeli masz jakąś historię związaną z oszustwami internetowymi, ciebie ktoś oszukał lub prawie oszukał, albo kogoś z twoich znajomych, podziel się tym w komentarzu, ponieważ inni będą czytać te komentarze, zobaczą też, co się mniej więcej dzieje, na co warto uważać. No i co? Dzięki serdeczne. Na razie.